Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieź do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Stefan Grabiński. Zez. Część pierwsza. Przyplątał się do mnie, nie wiem jak i kiedy. Nazywał się Brzechwa, Józef Brzechwa. Co za imię. Coś w nim zaczepia, zahacza, drażni nerwy chropawym dźwiękiem. Był zezowaty. Szczególnie przykro spoglądał prawym okiem, które wyzierało skalistym spojrzeniem spod rudych rzęs. Mała, szpetna twarz pokryta ceglastym rumieńcem krzywiła się wiecznie w uśmieszkach, złośliwej półironii, jakby mszcząc się w ten nędzny sposób za własną brzydotę i plugawość. Drobne, rdzawe wąsiki podkręcone zawadiacko do góry ruszały się ustawicznie niby macadełka jadowitego żuka, ostre, kłujące. Złe, ochytny człowiek. Zwinny był, elastyczny jak piłka, postaci nikłej, wzrostu średniego, chodził krokiem lekkim, nieuchwytnym, umiał wślizgiwać się nagle jak kot. Nie cierpiałem go od pierwszego wejrzenia. Jego odrażający wygląd przejmował mnie nieopisanym wstrętem, każąc domyślać się odpowiadającego mu charakteru. Człowiek ten krańcowo różnił się ode mnie usposobieniem, upodobaniami, rodzajem reagowania na podniety. Dlatego stanowił dla mnie uosobienie antypatii. Był moją żyjącą antytezą, z którą by mnie nic na świecie pojednać nie mogło. Może właśnie dlatego przypił się do mnie z wściekłą zapamiętałością, jakby odczuwając moją ku niemu żywiołową niechęć. Prawdopodobnie doznawał szczególnej rozkoszy, widząc, jak bezskutecznie usiłują wydobyć się z sieci, którymi mnie oplątywał coraz zwarciej. Był mym nieodstępnym towarzyszem. W kawiarni, na przechadzkach, w klubie umiał wkręcić się w koła mych najbliższych znajomych. Co więcej, zdobyć przychylność kobiet, z którymi mnie łączyły żywsze stosunki. Wiedział o każdym mym najdrobniejszym projekcie, najlżejszym ruchu. Niejednokrotnie, by choć dzień jeden nie widzieć jego obmierzłej fizjognomii, wymykałem się niepostrzeżenie dorożką lub automobilem za miasto, lub też, słowem nie zdradziwszy przedtem zamiaru, wyjeżdżałem na jakiś czas do innej miejscowości. Któż opisze w tych wypadkach me zdumienie, gdy po jakimś czasie, jak spod ziemi, wyrastał nagle przede mną Brzechwa i z uśmiechem słodkawo drwiącym cieszył się z niespodziewanie dla się miłego spotkania. Doszło wreszcie do tego, że począłem przed nim uczuwać pewien rodzaj zabobonnego strachu i uważać go za swego złego ducha czy demona. Jego ruchy, kocie drażniące, filuterne przymykanie oczu, zwłaszcza zaś ów skalisty, zimno połyskujący białkami zez, ścinały mi krew niepojętą grozą, budząc równocześnie wściekłość bez granic. A wiedział wybornie, jak najłatwiej przyprowadzić mnie do pasji. Umiał zawsze dotknąć mej najczulszej struny. Raz podpatrzywszy mu upodobania,
wybadawszy poglądy i zasady, przy każdej sposobności wygłaszał z brutalną ironią wprost im przeciwne w sposób tak bezwzględnie arbitralny, że zdawał się wykluczać wszelką opozycję. Jednym takim punktem spornym zasadniczo nas różniącym była kwestia indywidualizmu, której zawsze broniłem z namiętnym zapamiętaniem. W ogóle mam wrażenie, że dookoła tej właśnie osi obracał się cały nasz antagonizm. Byłem zagorzałym wielbicielem wszystkiego, co osobiste, oryginalne, jedyne w sobie zamknięte. Brzechwa, przeciwnie, szydził z wszelkiego indywidualizmu, uważając go za chimerę zarozumiałych półgłówków. Stąd nie wierzył w żadną inwencję, pomysłowość, sprowadzając je do wykładników, wpływu środowiska, rasy, tak zwanego ducha czasu i tym podobnych. Przypuszczam nawet, cedził niejednokrotnie, zezując w mą stronę, że w każdym z nas siedzi kilka indywiduów i drze się o marny ochłap, tak zwanej duszy. Było to oczywiście już wyraźne przekomarzanie się ze mną i chęć wywołania namiętnej reakcji za wszelką cenę. Spostrzegłszy to, udawałem, że nie słyszę i obojętnie pomijałem milczeniem. Wtedy czyhał na inną sposobność, by zaznaczyć swe społeczne, jak się wyrażał, stanowisko. Ilekroć okazywałem podziw i zachwyt z powodu jakiegoś nowego dzieła sztuki lub naukowego odkrycia, Brzechwa z cynicznym spokojem usiłował wykazać bezpodstawność uwielbienia lub też, milcząc, siadał wprost naprzeciw i przez cały czas przeszywał mnie mrożącym do szpiku zezem, gdy uśmiech zjadliwej ironii nie schodził z niedomkniętych warg. Już to w ogóle nie odczuwał żadnych wstrząsów estetycznych. Piękno nie działało nań w całym tego słowa znaczeniu. Był za to typowym snobem sportu. Nie było rekordu automobilowego, zawodów cyklistycznych lub meczu futbolowego, do których by nie stawał w pierwszym szeregu. Bił się na szpadę jak fechmistrz. Strzelał bajecznie, chodził za pływaka pierwszej wody. Naukę i uczonych ignorował, trzymając się zasady nihil novi sub sole. Mimo to nie można mu było odmówić wcale wysokiej inteligencji, która szczególnie przejawiała się w dowcipnych, zaprawionych zjadliwością powiedzeniach. Natury gwałtownej, nieznoszącej opozycji, miewał wieczne awantury i niezliczone mnóstwo honorowych spraw, z których zawsze wychodził obronną ręką. Rzecz jednak dziwna, na mnie nigdy się nie obrażał, pozwalając mówić sobie słowa nie już niegrzeczne, lecz wprost obelżywe, do czego niejednokrotnie zmuszało mnie jego zachowanie się. Ja jeden miałem przywilej bezkarnego znieważania go. Widocznie upatrywał w tym należną mi rekompensatę za ciągłe drwiny i prześladowanie bez końca mojej osoby. Zresztą, może był powód inny, głębszy. Nie wiem. Czasami umyślnie przesadzałem w obelgach, by zmusić go do rozprawienia się ze mną na serio, a w następstwie do zerwania zupełnego stosunków. Nadaremnie. Przeczuwając, o co idzie, zbywał moralne policzki słodziuchnym uśmiechem i obracał wszystko w żart. W końcu pozbyłem się go. Zaszedł wypadek, który zdawał się mnie raz na zawsze uwalniać z jego szponów. Zginął nagle. Śmiercią gwałtowną i to pośrednio przeze mnie. Raz przewiedziony do ostateczności uderzyłem go w twarz. Brzechwa w pierwszej chwili żachnął się, zbladł jak ściana i wtedy raz jedyny w życiu ujrzałem szczególny stalowy błysk w jego oczach. Lecz był to tylko moment, bo zaraz maskując wzburzenie położył mi drżącą jeszcze rękę na ramieniu i rzekł z dziwną wibracją w głosie: niepotrzebnie się pan uniósł. To na nic się nie zda. W ogóle ani ja pana, ani pan mnie nie może obrazić. Widzi, drogi pan, to całkiem tak, jak gdyby ktoś chciał spoliczkować samego siebie. Obaj stanowimy jeden układ. Podlec, mruknąłem przez zęby. Jak pan uważa, to sprawy w niczym nie zmieni. I począł okropnie zezować.
Awantura miała jednak poważne, tragiczne dlań następstwa, ponieważ wszystko zaszło w obecności kilku świadków. Nikt odtąd ze znajomych nie chciał mu podać dłoni. Brzechwach wściekał się, urządzał skandaliczne kawały, a wreszcie zmusił jednego z najtęższych przeciwników do rozprawy na rewolwery. Mimo, że ja właśnie wywołałem zajście, prosił mnie Brzechwa na świadka. Odmówiłem, ofiarując z własnej inicjatywy swe usługi stronie przeciwnej. Chociaż partner Brzechwy był mi skądinąd antypatyczny. Lecz zrobiłem to z umysłu. Zadowolony, że choć pośrednio zetrę się z mym prześladowcą. Propozycję moją przyjęto i pojedynek przy bardzo ostrych warunkach odbył się w podmiejskim lasku. Padł Brzechwa, ugodzony śmiertelnie w czoło. Pamiętam jego ostatnie spojrzenie, było zwrócone na mnie. Skośne, przeszywające na wylot, paraliżujące wolę. Zaraz potem wyzionął ducha. Odszedłem, nie śmiąc patrzeć dłużej w tę demonicznie wykrzywioną twarz. Lecz maska ta nigdy już nie usunie się z mej pamięci. Wytrawiona tam w głębi, niezatartymi rysami, wiecznie przerywać będzie mą duszę kosym, rzutem. Ten okropny zez. Śmierć Brzechwy, zwłaszcza scena agonii, wstrząsnęła mną tak silnie, że wkrótce po tym zapadłem ciężko na zapalenie mózgu. Choroba przeciągnęła się na miesiące, gdy dzięki niestrudzonej pomocy lekarzy, wśród ustawicznej obawy przed recydywą, wreszcie wyzdrowiałem. Zmieniłem się nie do poznania. Charakter mój wypaczył się najzupełnie i wszedł na obce sobie dotąd nawet wrogie tory. Dawniejsze upodobania, szlachetna namiętność ku wszystkiemu, co piękne i głębokie, subtelna zdolność wyczuwania drgnień oryginalności, znikły bezpowrotnie. Pozostała tylko, szczegół zagadkowy, pamięć, że je nigdyś posiadałem i cierpienie z powodu zaszłej zmiany. Stałem się człowiekiem praktycznym, zdrowym, normalnym do obrzydliwości, wrogiem ekscentryków dowolnego rodzaju i, rzecz dla mnie najboleśniejsza, począłem szydzić z mych dawnych ideałów. Już to ironia, uśmiech złośliwy, uszczypliwość przeglądały odtąd w każdym mym ruchu, słowie. Wiły się fałszywą linią przez wszystkie me czyny. Najciekawszym jednak było, że mimo to zdawałem sobie najzupełniej sprawę z tych niespodzianych przekształceń, którym bezskutecznie usiłowałem przeciwstawić dobrą wolę. Stąd wszczęła się we mnie zajadła walka dwóch zasadniczych motywów, dwóch naczelnych nastrojów, o których współistności byłem najgłębiej przekonany. Lecz zawsze brał górę ten nowy, przybylczy, co się wczołgał we mnie, nie wiadomo jakim sposobem i z wewnętrznym wstrętem słuchałem zawsze jego podszeptów. Były to jakby teoria i praktyka. W teorii pozostałem tym samym, co dawniej, i z oburzeniem śledziłem postępki tamtego drugiego, który jak złodziej wkradł się w najgłębsze me tajnie i wyrzucał nagromadzony w nich dobytek, zastępując go mierzwą. I nie mógłbym tego nazwać znanym powszechnie rozdwojeniem osobowości, gdyż zachodziła tu sprawa całkiem inna, którą trudno było przewidzieć, wydedukować na podstawie pierwszej połowy mego życia. Czułem, że tu nie można mówić o jakimś rozdwajaniu się, tu raczej zaszło zdwojenie, jakaś przeklęta przymieszka, tu wnęcił się jakiś intruz. Nosiłem go w sobie, ustawicznie kalecząc się tą ohydną współbytnością, bezsilny, zrozpaczony, świadomością zmiany, której usunąć nie mogłem. Każdy mój czyn wzbudzał we mnie wewnętrzną opozycję. Przedstawiał mi się jako narzucony, z zewnątrz obcą wolą. Każde me słowo było kłamstwem, niepopartym przez przekonanie, pozbawionym siły uczuciowej, jakąś pasożytną naroślą. Co gorsza, intruz wkraczał w zakres mych myśli, przekonań,
starając się przerobić mnie na swój rytm do przyciesi. Ilekroć chciałem postąpić w sposób zgodny z najgłębszą moją jaźnią i przybrać dawną postawę do świata i ludzi, coś mocnego jak rozkaz zawracało mnie na nową, nieznośną drogę. Jakiś chichot wewnętrzny rozsadzał mi piersi, a w oddali błyskał skośną rysą przekielny zez. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.